Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Glukobonisan na utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy. Dzień dobry Państwu. Temat cukrzycy to temat, który często gości w naszych antenie. Pytanie jest takie, czy mogę wspomóc leczenie cukrzycy używając zioła? Pytanie jest, odpowiedź na pytanie jest tak. Może Pani tak zrobić? Jednakże należy pamiętać o tym, że poziom glukozy musi być w normie. Normy, aktualna norma to jest 100 mg%, kiedyś była 120, część lekarzy tą normę utrzymuje. W przypadku, gdy ktoś już ma cukrzycę, to trzeba się konsultować z lekarzem, który poziom on jest w stanie zaakceptować, dlatego że y, czy, czy ten czy poziom glukozy będzie 120 czy 140, to może nie być problem, ale gorzej, jak on spadnie, np. przykład poniżej 60, bo nie jest tutaj problemem, ale wracając do ziół. Y, dobrym sposobem jest stosowanie ziół, które zwalniają rozkład węglowodanów w przewodzie pokarmowym. My wchłaniamy glukozę, fruktozę, galaktozę, maltozę, czyli cukry proste. Natomiast przyswajamy oczywiście czasami również cukry proste i wtedy jest katastrofa, bo nie, nie da nic pomóc. Ale częściej przyswajamy na przykład skrobię z takiego ziemniaka. I wtedy cóż się dzieje? Żeby ta skrobia uległa wchłonięciu do, naszych, do naszego krwi obiegu, w jelitach, to ona się musi roz łożyć, czyli musi być pocięta enzymami. My możemy te enzymy częściowo zablokować, zwolnić ich działanie. Są to enzymy, które tną długi łańcuch węglowodanów na cukry proste. Zwolnienie wchłaniania glukozy ma kardynalne znaczenie dla regulacji cukru, dlatego że... Nie mamy wtedy tych skoków po spożyciu pokarmów. Oczywiście zakładając, że ktoś nie spożywa cukrów prostych, np. sacharozy, czyli cukru takiego, który się sypie do herbaty, czy kawy, bądź też syropu glukozo-fruktozowego, który ma w ogóle pojedyncze, pojedyncze cukry proste. Kolejna, kolejne surowce, które działają w innym troszkę mechanizmie, to na przykład cynamonowca, owoc fasoli. Mamy trochę tych surowców, które obniżają poziom glukozy. Olej czarnuszki siewnej, które często oni mówią, nawet na tą cukrzycę potrafi zadziałać. Nomenomen, olej czarnuszki siewnej ma również działanie ochronne na włókna nerwowe. Jest takie badanie w modelu zwierzęcym, które pokazuje, iż olej czarnuszki siewnej jest w stanie zmniejszyć uszkodzenie włókien nerwowych, w, które wynika właśnie z wysokiego poziomu glukozy, sterowcy krwi. Czyli po pierwsze redukcja poziomu glukozy, ale to nie jest wszystko. Najważniejsze, moim zdaniem, działanie surowców naturalnych w przypadku cukrzycy to jest ochrona przed wysokim poziomem glukozy. I co tutaj mamy najważniejsze? Najważniejsza jest ochrona śródbłonka naczyń krwionośnych, który ulega uszkodzeniu przez cukrzycę. Tutaj się świetnie sprawdzają takie surowce ścielarskie jak liźmi jak resweratrol, który pozyskiwany jest ze skórek ciemnych winogron, jak kasztanowiec, który również działa dobrze na układ naczyniowy. Wszystkie te surowce nie tylko poprawiają funkcję. Układu naczyniowego, ale także układu nerwowego. Poza tym, poza tym e, też dobrze działają na siatkówkę oka, która ulega uszkodzeniu w przypadku cukrzycy, źle prowadzonej, czyli z wysokim poziomem glukozy. W przypadku cukrzycy e, i oka, pamiętajcie też Państwo o innych surowcach naturalnych. Borówka czarna, świetny surowiec, który działa na siatkówkę oka i na, na, na mózg, w, na część potyliczną, którą, którą analizujemy obrazy. E, aksamitka, e, która ma w w swoim składzie luteiny za Te z kolei działają świetnie na plamkę żółtą. Wszystkie te części oka ulegają uszkodzeniu w źle prowadzonej cukrzycy. Tak więc zioła mają ogromny potencjał. Można by jeszcze wiele mówić o tym, o jakich innych sytuacjach możemy stosować naturalne produkty, ale to jest taka najważniejsza kwestia, czyli regulacja poziomu glukozy oraz ochrona naczyń krwionośnych i włókien nerwowych przed uszkodzeniem. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Glukobonisan na utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy.